Stormy Norman nie wygrał tej walki. Zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i chuj mnie to obchodzi. Kalapą i chuj. Ej, co? Boxel, co on zrobił? W moim słowniku, w słowniku kulturalnych ludzi, nie ma tak obelżywych słów, które mógłbym opisać tą sytuację. Co oni pierdolą za bzdury? To 4-1 za normala. Wszyscy zostaną zdyskwalifikowani. To żywot. Już jest za późno, żeby decydować o takich rzeczach, te zasady były wprowadzone. Nie ma na fejmie łokci, już było to ustalone, także... Było to ustalone. Nie ma co liczyć na łokcie, chyba że na treningach. Chcielibyśmy tutaj poinformować naszych widzów, że podczas tej walki łokcie będą dozwolone. To w sumie fajne podsumowanie. Tu pierdolą, że zrobią wszystko, co do protestu, nie robią nic. Tutaj pierdolą, że nie będzie łokci. Są łokcie? Ja pierdolę. No więc on stwierdził, że ja go gdzieś podstrzypuję, żeby zaproponować mu walkę na mojej gali. Ty zjebie jeden. Przecież ja w życiu bym ci nie zaproponował walki na mojej gali. Jest 100 tysięcy złotych, jest to garza przeznaczona dla ciebie. Sprawdźmy proszę. Bardzo proszę. Naprawdę uważam. Jak Neumana ktoś jeszcze bierze poważnie, to naprawdę jest debilem. Od razu mówię otwarcie, że jest debilem. Jak obstawiasz walkę El Tosta vs Tata Murajski? W chuju mam tą walkę. W chuju mam El Tosta po prostu. Paulina, pozdrawiam i dziękuję za super czat. A do końca turbo wyścigu 7 minut! O tą koszulkę! Dzisiaj można wygrać tą koszulkę z mojej walki. W tej koszulce wychodziłem do turbowalki i Turbo Król ją zwyciężył, gdzie wszyscy obstawiali, że w pierwszej rundzie padnie Król, a zdeklasował gościa. No może nie Piotrek zdeklasował, okej. Okay. 5 zł. Kasiusz, masz Zaldo Fame ma za ten werdykt? Tak, mam żal. To duży. Niemcy. 10 zł. Siemano mordo, pozdro z Niemiec. Niemcy, pozdrawiamy! Dzięki bardzo, byczku! Pozdrawiam serdecznie do końca turbo wyścigu 6 minut! Norman, pałka, teraz tylko żabka. Norman, pałka, chcyba chuja warta. Pałka, Norman i obita morda. Dostanie na dziurę, schowaj się w Irlandii głowa. Milian! Siema, byczku, czek, federacja nie zmieni werdyktu, czy zawalczysz rewanż z pałką? No i co, powodzonka, pozdrów Wilmana, trzymaj się. WILLMAN93 10 zł. Siema. Niezależnie, bo... No ten rewanż tak naprawdę każda i tak federacja chce. A co do Fame'a, czekam na odpowiedź jakby. I potem będę decydował, po prostu najlepszą opcję dla samego siebie wybiorę, nie? Uważasz, że twój tata, czyli no pan po 50 zakładam, byłby w stanie pokonać mistrza no ważnej federacji, FEN, jeżeli chodzi o polską skalę? W tej formule, którą zaproponował, czyli w formule otwartej, w zamkniętej klatce, to myślę, że nie trwałoby to dłużej niż 30 sekund. Wypoczywam właśnie w naszym magicznym domku w środku lasu. A wczoraj otrzymałem scenariusz do nowego projektu. Jakbym był frajerem, takim jak ty. O, jestem frajerem, jestem? Nie, to jest.